Kolejny dzień w tej nudnej willi. Dobrze, że przynajmniej odgoniłem się od fanów na kilka dni. Dobra, okej, wstańmy sobie. O, tu śpi, widać mój ochroniarz. Za chwilę jedziemy na mój pierwszy koncert w życiu. Kto tam jest? Ej, kto tam jest? Budź się! Halo! Xenu, ochroniarz! Halo! Halo! Budź się! Ktoś tam stoi! Czemu nie wykuszyłeś wszystkich fanów? Tam ktoś stoi, jakaś dziewczyna! Przed chwilą to był helikopter, wiesz co się stało? A jeszcze przed odcinkiem wbijaj na mój drugi kanał Fire2 i zostaw tam subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ uwaga, uwaga, w sobotę 16 marca będzie, uwaga, live'ik, ponieważ zostaw tam suba, dlatego żeby wbić na tego live'ika, no i będzie tam do wygrania 10 tysięcy robuxów, tak, 10 tysięcy robuxów dla subskrybujących kanał z dzwonkiem, no i mój kanał też zasubujcie, ponieważ jak wiecie po ostatnim odcinku mam bana na streamy na moim kanale, dlatego chciałbym, żebyście tutaj wbili. No i tutaj zasubowali, ponieważ tutaj się będą znajdować te tutaj live'iki. No i pamiętajcie, że ten odcinek jest nagrany dla żartów. Możecie zostawić łapeczkę w górę i 10 tysięcy łapek równa się kolejny odcinek. A no i za te 10 tysięcy robux, które wygracie w tym giveaway'u na tym kanale, to możecie sobie kupić nawet 20 katan w Robloxie, więc polecam wbić, zostać suba z dzwonem. Kurde, trzeba to sprawdzić, co nie? To chodźmy szybko na dół, chodź ze mną, chodźmy tutaj. Chodź tutaj, ochroniarzu. Dobra, wychodź pierwszy, bo ja się boję, że ta osoba ma nie ma broni. Czysto. Dobra, czysto. Tam jest! Ucieka! Ucieka! Spisuj rejestrację, nie widziałem nic. Jedziemy za nią. To, wsiadaj. Wsiadaj, jedziemy. Chyba ją zgubiliśmy. Dobra, stój, nie ma sensu, jak ją zgubiliśmy, to już nie ma sensu. Karetka tam jedzie, to na pewno nie ona. Dobra. Kurde, i teraz na koncert się spóźnimy. Dobra, zawracaj na koncert, jak coś to po prostu ją jeszcze znajdziemy, bo to w sumie nie ma sensu jej gonić, jak nie wiem gdzie ona jest. Ale uważaj, trochę jedź z przepisami, halo, halo, halo. Trzeba wielki koncert dla masy ludzi zagrać. Dobra, czemu, jak ty w ogóle zaplanowałeś ten koncert? Już jest 18, za chwilę będzie koncert. Czemu my robimy koncert na Straży Pożarnej? Czy ty to planowałeś? Czy ty jesteś tego twórcą? Nie. To kto to zaplanował? Czemu ja mam grać na Straży Pożarnej? To jest poważny koncert. Ile osób w ogóle tu przyjdzie? Kto zareklamował ten koncert? Nikt? Naprawdę, nikt tego nie zareklamował, nikt nie przyszedł. O, ktoś przyszedł. O, dobra, jest. Serio, jakaś grupka. Ja nie mogę, chodź tu, Xenu, będziesz mi tu pomagał z tyłu. O, co to jest za koncert w ogóle? Witam wszystkich bardzo serdecznie na koncercie. I jedziemy! Dziękuję bardzo serdecznie za koncert, pozdro dla was, pozdro! Dzięki wielkie, bardzo świetnie się bawiłem, Jaybreak. Całą noc prawie się bawiliśmy. Dobra, koncert nawet wyszedł fajnie, ale no mało osób przyszło. Na szczęście zagraliśmy go za darmo, to kilka osób przyszło. Kurczę, moja kariera jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ciężka. Bo chcę ją jak najbardziej rozpo... A w ogóle czułem się strasznie obserwowany, czy ty też się tak czułeś? No tak trochę, no. Jakby... Ktoś tam jest! Wiedziałem, ktoś tam jest! Faktycznie. To ona, gonimy ją! Musimy ją w końcu złapać! Szybko! Chodź tutaj! Kurczę! A! Jak to jest ciężko! Klika ta skała! Tam biegnie! Chodź tutaj, stój! Kurczę, jest tutaj obok! Dogonię ją! Dobra, już nie wytrzymuję! Nie dogonię jej! Jesteś tam! Halo, gdzie jesteś, ochroniarz? Dobra, chodź tu. Chowaj tą giwerę, to nie jest na broń. My nie mamy takich uprawnień. Dobra, trzeba obgadać plan, bo ta osoba jest naprawdę straszna i nas stęka. Nie wiem, gdzie ona zniknęła. Tam biegnie, patrz. Tam biegnie. Co za gościu, czy to dziewczyna? To jest dziewczyna jakaś. Dobra, chodź, obmyślmy plan, aby ją złapać. Chodź do naszej willi.
Dobra, ten koncert naprawdę słabo wyszedł. Znaczy, fajnie było, ale nie słabo się poszło ta organizacja. Znaczy, dobra, nieważne, ale najbardziej mnie zdziwiła ta dziewczyna, która tam stała. Ty ciebie też zdziwiła? Co nie myślisz? No tak. Dobra, chodź do domu, ja się muszę przespać po całym dniu koncertowania, bo to naprawdę mnie zmęczyło. Chodź do domu, ja się muszę tutaj wyspać. Chcesz coś sobie, jakieś jedzenie zrobić? Ja już nie jestem głodny po tym koncercie. Nie. Ja idę spać po prostu. Dobra, to idź spać. Dobra, no to ja też idę spać. Dobranoc! Dobra. Dobra. Nie mogę zasnąć. Która jest godzina? Jest ciemno jeszcze. No! Ksenu! Ktoś tu jest! Ona tu jest! Ktoś tu jest! Weź ją! Co tu robisz? Halo! Kim ty jesteś? Ja przepraszam, ja tylko chciałam zdjęcie. Jezu! Ale mogłaś zrobić coś na koncercie, o co ci chodzi? Ale, czemu nas śmigujesz? Ale ja chciałam się spotkać i z tobą zamieszkać, bo ja cię naprawdę uwielbiam! Zamknij ją, Ksenu. Jezu. Zamknij ją, halo. Idziemy stąd do drzwi. Nie! Dzwonię po policję, jak nie odejdziesz. Halo. Dobrze, odejdę, ale pamiętaj, zawsze będziesz mnie widział w snach, kochaniutki. Jezu. To jest straszne, ja nie chcę tutaj już mieszkać dłużej, ja się wyprowadzam z jailbreaka, ja idę na Mad City, ja już tutaj boję się, ja nie chcę, ja w moim białym stylu. Jutro się zabieramy stąd, jak ochroniarz przyjdzie, wróci, to ja stąd idę. Dobra, czas się stąd pakować. Halo, dobra, już podjechałeś, nice, idealnie. Dobra, chodź, jedziemy stąd. Musimy stąd jak najszybciej spadać, ja już nie chcę być w tym mieście. Jedź do starego miasta, znaczy do, na wieś w sumie. Muszę sobie odpocząć na razie, nie gram dzisiaj koncertu. I tak przyjdzie jedna osoba pewnie, bo nikt tutaj nie umie planować moich koncertów. Jestem sławą na cały świat, ja powinienem grać przed milionami, jestem Fireout, ja nie będę grał przed jedną osobą. Gdzie ty jedziesz? Na stare miasto jedź! O mój Boże, gdzie ty jedziesz? Co ty robisz? Dobrze, jedź, okej. Więc no, jedziemy sobie. Damy radę. Szybciej jedź, ja nie mam całego dnia. Szybciej. No już jesteśmy obok. Dobra. Och. Dobra, w lewo, skręcaj szybko. Ten różowy budynek to nasz, tak? Mam nadzieję, nie, że ten pomarańczowy. O nie, naprawdę. Nie lubię pomarańczowego. Sobie wynająły. Dobra, wjedźmy do garażu. Dobra. Dobra. Nieważne, ja jestem Marshmallow. Wiesz co, pójdź może się rozejrzeć, czy gdzieś tutaj sklep, bo się przyda jakiś sklepik z ubraniami. Bo ja sobie chcę jakieś nowe białe, pamiętaj, białe kupić, bo innych nie chcę. Innych ja nie chcę. W ogóle musiałem zapłacić 10 tysięcy za ten apartament, więc nie wiem, czy to się opłaci za taki domek na wsi. Dobra, idź się rozejrzyj. A ja w tym czasie idę sprawdzić, co jest w domku. Ej. Czy ktoś tutaj... Halo, kim ty jesteś? Czemu, co ty robisz w naszym dachu? Co ty robisz? Halo. Nie bój się mnie. Jezu, zostaw mnie. Co ty robisz? Halo. Nie bój się mnie. Ty jest... O nie, to jesteś ty. Przypominam sobie cię, że jesteś... Ty jesteś... Nie, Ksenu, dzwoń po policję, ona tu jest. Ksenu, gdzie ty jesteś? Gdzie ty polazłeś? Akurat jak teraz, jak chcę już ją zabrać, weź ją. Ksenu, halo, ona jest jakimś zombim. Zostaw mnie, proszę cię. Halo, dobra, zostaw mnie, co ty chcesz mi zrobić? Halo. Bo zeskoczę, nie będziesz miała go dotykać. Zostaw mnie, czego ty chcesz ode mnie? Tylko to coś od ciebie, coś co ty nosiłeś. Nie dam ci moich ubrań. Au! A, gdzie ty jesteś, ty głupi ochroniarzu? Nigdy cię nie ma, gdy ciebie potrzeba. Jezu, tu jesteś, dobra. Weź ją, dzwoń po policję. Ona tu jest, ona mnie biła. Stój, halo. Co ty robisz? Nie zrobicie! I tak mnie kiedykolwiek wypuszczą! Nigdy cię nie wypuszczą, co ty zgadasz w ogóle? Musiałam mieć miliony, żeby to zapłacić, ja idę do... Stój!
weź ją szybko, dzwoń po policję. Ja dzwonię po policję. Halo, nie może pan zadzwonić po policję? Dobrze, dobrze, proszę zadzwonić. A, dobra, policja, odpowiadam na Ksenu, dajesz radę z nią? A! Co jest? Chodź tutaj, dotykałeś mojego Fejrouta. Jezu, policja tam jest. Jedzie tu. Zostaniesz złapana na wiele dni. Weź. I tak kiedyś wyjdę, senpaiu. Już żadna policja mi nie przeszkodzi w miłości do ciebie. Panowie, zabierzcie ją, ona jest jakaś nienormalna. Już nie mogę z nią wytrzymać. Halo, co z nią zrobicie? Wy weźmiecie ją na długo, no, na ile dni? Nie. Weźcie ją na dożywocie, no. Na najwięcej jak się da, ja nie wytrzymam. To jest... Wsiadaj tam, już nie wracaj tutaj. Nigdy Fejrout, tutaj nie wracaj. Pamiętaj, wrócę po ciebie, wrócę, nawet jak będziesz gdzieś daleko. Zabierzcie ją, ona jest nienormalna, weźcie ją. Dobra, Ksenu, ty zwalniam cię, wiesz? Zwalniam cię, bo ty w ogóle nie potrafisz mnie ochronić. Ty stoisz sobie w jakimś poczku, jak mnie biją. To jest nienormalne, ja sobie zatrudnię więcej ochroniarzy, lepszych. Ja tylko zakupy chciałem zrobić. Dobra, więc to by było już na tyle. Dziękujemy bardzo serdecznie za oglądanie. Ja byłem Fejrout. Mam nadzieję, że dość dziwny odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej tego typu odcinków, to piszcie w komentarzach. Zostawcie tak 3000-4000 łapek w górę. Oczywiście wbijać na mój kanał Fejrout 2. Zostawcie tam suba z dzwonem. Tak jak mówiłem na początku, wbijać na Discorda, ponieważ stamtąd brałem tą ekipę. Macie Discorda w opisie albo w przypiętym komentarzu, ponieważ tylko stamtąd biorę osoby do odcinka. No i zapraszam, żebyście wbili wszyscy, bo tam gadam sobie z widzami. Dlatego zapraszam bardzo serdecznie, ja już będę kończył, byli ze mną właśnie ta ekipa cała, bardzo serdecznie dziękuję, no i siema wszystkim, sub, łapka w górę, no i dzwonek na kanale Fejrout 2, no i na tym też, cześć wszystkim, pa pa.